Ja się na stajniach nie znam, ale według mnie konie naprawdę mają tutaj luksus. Ja u siebie w pokoju nie mam tyle miejsca. Jest takie miejsce w Polsce, do którego przychodzą różni ludzie i wspierają wielką inicjatywę nie powielania schematu, ale tworzenia rozwiązań, które pasują do rzeczywistości, nie oderwanych od społeczności lokalnej, ale wpisujących się w jej tradycję, kulturę i historię. Jest cała masa organizacji różnego typu, stowarzyszeń, tak zwanych organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą dzieciom. Ale muszę powiedzieć, że na swojej drodze przez te 13 lat urzędowania nie spotkałem takiej organizacji jak Siemacha. Organizacja tego typu nie mogłaby działać sama w próżni. Ja mam pełną świadomość, że ma olbrzymie pole działania, że zresztą sam bez mrugnięcia oka dałem mi w zarząd wiele obiektów, największych, najpiękniejszych obiektów tego typu w Krakowie. Od dawna mówimy, że potrzebna cała wioska, żeby wychować jedno dziecko. Tu w Odporyszowie od roku co najmniej, czyli od momentu, kiedy uruchomiliśmy dom dziecka, rozumiemy to w praktyce, że ta wioska, bliska sercu wielu z nas, mnie, mojemu ojcu w szczególności, stała się miejscem nadzwyczajnego eksperymentu. Jak się chodzi tutaj po tym terenie i ogląda te piękne rzeczy, które powstały, to rzeczywiście serce się raduje, że można dokonać rzeczy niemożliwych. Ja pamiętam pierwsze rozmowy, które prowadziliśmy, były dość zabawne, bo ksiądz Andrzej roztaczał tutaj rzeczywiście piękne perspektywy. Takich osób, które przychodzą, które roztaczają cudowne perspektywy, jest cała masa. Natomiast ci, którzy później realizują te plany, to jest garstka. Marzeniem każdej firmy byłoby współpracować z tak w ogóle fajną osobą, jak jest Andrzej. I to, co powstało tutaj, to powstało dzieło niesamowite. I cieszę się, że udało mi się poznać Andrzeja na swojej drodze, że mogliśmy wspólnie coś takiego pięknego stworzyć. Kiedy się zetknąłem z tytułem Siemacha, to byłem po pierwsze trochę zawstydzony, że tak późno. Ale jak się bliżej poznałem z całym przedsięwzięciem, to stwierdziłem, że jest to na pewno niesamowite przedsięwzięcie w skali Polski. Uważam, że stajnia jak zaplecze jest bardzo profesjonalne i myślę, że to będzie dla tych dzieci wielka radość uczyć się jazdy konnej właśnie w takim miejscu. I dla koni również. Oczywiście. Ja zawsze wjeżdżam tu jak do innego świata, lepszego świata i do takiej innej bajki, więc tego życzę, żeby przyjeżdżać do Odporyszowa jak do innej, dobrej, ciekawej bajki.